Zmiana rytmu, zmiana muzyki, a państwo klaszczecie, bawimy się. Proszę bardzo. Wyobraźcie sobie, że jesteśmy w Neapolu albo w Palermo. I wszyscy klaszczą. Proszę państwa, ostatni występ. Wszyscy klaszczą. Zgromadzonym na dzisiejszym rozpoczęciu lata i kłaniam się. Uwaga! Raz! Wielkie brawa! Wielkie brawa! Chciałbym też tutaj zaprosić do nas na scenę panią choreograf, panią Olę. Panią Olę, wielkie brawa, pani Ola się tutaj teraz pokazuje. Proszę pani Olu na środek, żeby wszyscy panią widzieli. Wielkie brawa. Pani Olu, trudno jest przygotować młodzież, żeby tak pięknie zaprezentowała się szerokiej publiczności. Nie, to jest bardzo zdolna młodzież, zresztą państwo widzieliście. Od najmłodszych pięciolatków po najstarsze dziewczęta trzynastoletnie. Zdolna młodzież, ale podkreślam, to nie są profesjonaliści, to są dzieci, które po prostu kochają tańczyć. To była Marcelina Maciąg ze Szkoły Podstawowej w Niegowie. Udać się do swoich mam, aby... Proszę państwa, oni schodzą, a my klaszczemy! Klaszczemy laureaci! Pam, pararam, pam, 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 pararam, pam, 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 pam. Wręczających poproszę jeszcze o pozostanie, albowiem rozdamy jeszcze... Ja sobie pozwolę odczytać. Jeśli takowe osoby są, to prosimy je na scenę. I tak, pierwsze miejsce Anna Głąb za tryptyk. Ania Głąb za tryptyk, wielkie brawa. Również pierwsze miejsce Dominika Hamerla. Czy są i również pierwsze miejsce Sabina Kasznia. Pracę wieszamy w tej chwili tam na... O, taki wernisaż tutaj robimy. Tam po lewej stronie są... Ja zajął drugie miejsce. Zapewne jego brat Łukasz Kasznia również drugie miejsce. Eksek. Tak. Trzecie miejsce Weronika Maciąg, Sara Hamerla i Anna Gorczyca. Wyróżnienie zdobył Zenon Gryl. Także w pierwszym konkursie ukazujemy... Wręczamy nagrody. Prosimy o brawa. Wielkie brawa dla laureatów w konkursie fotograficznym. Dziękujemy bardzo. A ponadto wyszną tyle, mieć na głowie włosów las. I na łóżku spal takim,
robi coś nie jeden raz. Jedzie pociąg z daleka, na nikogo nie czeka. Konduktorze łaskawy, tyle nie do Warszawy. Jedzie pociąg z daleka, na nikogo nie czeka. Konduktorze łaskawy, tyle nie do Warszawy. O nie, 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 tyle nie do Warszawy. Być ponad to, co nas boli, co ośmiesza tylko nas. Wypić z wrogiem beczkę soli, dobry panie, pozwól nam. Nie oglądać telewizji. Paru kościom krzyknąć pas. W złotej rybce ogryźć ości za to, co przyniosła nam. Jedzie pociąg z daleka. Zingarela, zingarela.